Cześć, witajcie na kanale Staktycznie. Tak, oto nadszedł dzień dzisiejszy, jak to mawiał klasyk. Starcie tytanów. Czy jesteśmy gotowi do tego? Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, bo przyznam szczerze, nie wiem, jak to się potoczy. Nie wiem, jak się potoczy. Nie wiem, czy potęga, którą dysponujemy w tym momencie, pozwoli nam na to, aby zetrzeć się w śmiertelnym uścisku, w śmiertelnym starciu z całą potęgą aliancką. Zobaczymy. Ale nie ma co już czekać. Czas najwyższy przystąpić do zmagań wojennych. Alianci. Francja sprzymierzona z Wielką Brytanią, z Indiami Brytyjskimi i ich dominiami, czyli Malajami prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam. Dokładnie. Przyjdzie nam się zmierzyć naprawdę w śmiertelnej walce, w walce o przetrwanie narodu polskiego. Imperium Polskie nie jest już w stanie żyć na jednym kontynencie, na jednym świecie, na jednej kuli ziemskiej razem z aliantami. Wszystko albo nic. Wojna. Dobra, w jaki sposób będziemy tą wojnę przeprowadzać? Przede wszystkim, nie mamy wojny z Wielką Brytanią. Zmienimy to od razu po to, żeby mieć pierwsze uderzenie. I uderzymy w samo serce Imperium Brytyjskiego, czyli w Londyn. Dodatkowo rozpoczynamy zmagania od Skandynawii. Będziemy się starali... jak ja tego nie lubię. Będziemy się starali jak najszybciej ograniczyć fronty działań, eliminować kierunki, z których mogłoby nadejść zagrożenie. Aby jak najszybciej właśnie móc skierować siły w jednym kierunku, tudzież w dwóch, góra trzech. Zablokujmy od razu przejścia. Tego zrobić. Dobra, teraz tak. Tu zróbmy desant w ten sposób. Tu mamy tą flotę i tą flotę przesuniemy na Morze Bałtyckie, przynajmniej większość. A te 2500 niech wyląduje w Sundsvallu. Dobra, teraz tak. Działania na froncie europejskim. I tutaj. Inwazja na kraje Beneluxu. Wyślijmy do pomocy jeszcze 1000 polskich żołnierzy. Reszta tu. Teraz tak.
tu mamy 20 tysięcy i te 20 tysięcy może tak. Pescara, Ancona, Rimi. Teraz tak, z Morza Śródziemnego od razu może na Sycylię. A ubezpieczenie wystrzelimy tu. Koncentracja sił, punktów ruchu. Punktów ruchu nie mamy prawdopodobnie na tyle, żeby ogarnąć wszystkie fronty. I to też będzie jakaś część, która będzie nas blokowała. Dobra. Europejski kontynent mamy zrobiony. Teraz jeszcze, jeszcze z Hiszpanii. Tutaj w ten sposób i kontynent afrykański. Mniej więcej w ten sposób i tak. Operacja Torch. Okej, Kretę trzymamy. Teraz Turcja. I wychodzimy na morze. Tutaj w ten sposób, teraz tak. Tu damy tysiaczka, a tu damy całe uderzenie. Teraz tu na pół. Tu będziemy musieli też poruszać się w miarę szybko. Aczkolwiek wydaje mi się, że alianci nie będą mieli tutaj możliwości zrekrutowania jakichś nie wiadomo jakich ilości. Przynajmniej nie w szybkim czasie. Natomiast nie wiem, ile tutaj stoi wojska. Nie mam wywiadu, nie mam pobudowanych budowli, które pozwalałyby mi odkryć ilości wojsk alianckich w prowincjach. Więc idziemy troszeczkę w ciemno. Dobra, tutaj wyprowadzimy na Morze Kaspijskie. Te siły, a tutaj zaczniemy się... I skończyły się punkty ruchu. Także pozostałe fronty zostają nietknięte, tam zostajemy w defensywie. Najważniejsze to poodcinać aliantów tutaj w Europie od zasobów, zarówno gospodarczych, jak i zasobów ludzkich. No i zobaczymy, co ta pierwsza tura przyniesie. A przyniesie ona kontrataki brytyjskie w Chinach. W Chinach, w Mongolii. Dobra, Londyn wzięty. To było najważniejsze zagadnienie pierwszej tury wojny. Londyn on fire.
niestety nie udało nam się opanować Oslo. Potężne straty w Europie, ale jak na razie operacja idzie zgodnie z planem. Udało się lądowanie na wschodnim wybrzeżu Półwyspu Apenińskiego. Kupę tego wojska trzymali na Sycylii. W ogóle we Włoszech kupę wojska stacjonowało. W Afryce Północnej też masa wojsk. Nie udało nam się przebić. W Afryce przejdziemy do defensywy. Tam nie będziemy na razie drapać. Musimy połapać Europę przede wszystkim. To jest priorytet. Trochę te tury teraz będą trwały. Dobra, tutaj idzie w miarę gładko. Ale nie wszędzie idzie gładko, jak widać. No, będziemy musieli rozwiązać ten problem tutaj. Okej, szybka rekrutacja. Dodatkowo. Zrobimy taki kontratak. Tu trzymamy linię. Plus 50 tysięcy dochodu. Takie straty ponieśliśmy. Dobra, pałka. Skandynawia. Skandynawia. W priorytecie. Szalony. Uzupełnijmy straty. Dobra, to będzie w ten sposób. Teraz tak. Londyn mamy opanowany i teraz zabieramy się za szybkie podboje. A przynajmniej mam taką nadzieję, że to będą szybkie podboje. I te 28 tysięcy niech tu zostanie. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie wszystko. Tak, wy wyjdźcie w morze.
A my tutaj kontynuujemy. Zobaczymy, z jakim skutkiem. Livorno, Siena, Arezzo. Dobra, tu musimy też szybko podziałać, zanim alianci wyjdą z szoku. Desant w Afryce. Na razie przechodzimy do defensywy. Gibraltar. Spróbujemy go zająć, o ile w niego trafimy w ogóle. Dobra. Tu w ten sposób niewiele punktów akcji nam zostało. Już dalej nie pójdziemy. Dobra, tak będzie wyglądała druga tura. No i się zaczyna. Walki w Ameryce Południowej. Nie sądziłem, że tak ciężko pójdzie mi w Skandynawii. Sporo wojska. Brytole tam trzymali. Myślę, że zdecydowanie musimy wzmocnić północną część naszej armii europejskiej. Na szczęście tutaj przełamane zostały siły Francuzów i nasza ofensywa
nabrała tempa do czasu. Uff, dobrze, że ten desant zrobiłem, chociaż i to nie do końca, jak się okazuje, było skuteczne, natomiast mamy tam jeszcze troszeczkę armii lądowej i nie powinno to stanowić problemu wykończenie tych 5000 Brytyjczyków, czy tam Francuzów, bo już nie pamiętam, chyba Francuzów. Dobra, tu w Turcji idzie sprawnie. Tu już poszło mniej sprawnie. Tu już poszło mniej sprawnie. Dobra, ale to na razie zostawiamy. Najważniejszy jest dla mnie kontynent europejski w tym momencie, a tu nas przytkało trochę w tej ofensywie, dlatego musimy mobilizować wszystkie zasoby, jakie mamy. Wyślijmy tą flotę tutaj, teraz tak. Trzecia bitwa o Oslo. Mam nadzieję, że już tym razem skuteczna. Tutaj płyną brytole. Siły z Londynu można już zwolnić. Teraz tak. Tu tak. Sposób. Teraz tu by się przydało połączyć, ale zanim to się stanie, to tak. Wy uderzycie tu. Musimy wzmocnić. Zaczyna nam brakować kasiory. Spróbujmy jeszcze to opanować. I tutaj tak. Teraz tak, aby nie popełnić tego samego błędu co Niemcy, opanujemy Maltę tymi siłami, które wyruszyły. Tu powstało jakieś główienko, które jest po naszej stronie. Na szczęście chyba ich wyzwoliliśmy po prostu przez przypadek. Nie będziemy na razie się tym zajmować. Zdobądźcie Istanbul. Mam nadzieję, że nie będzie długiego oblężenia, tak jak to w historii bywało. Teraz tak,
Uzupełnimy pierwszą linię. Sposób i teraz musimy pomyśleć, jak rozwiązać tą sytuację tych moich żołnierzy. Pójdzie uderzenie stąd. Tybet. Tybet też jest moim sprzymierzeńcem. Inaczej, nie jest moim wrogiem. Czyli tu mamy bezpieczną pozycję, w miarę bezpieczną, bo za chwilę Brytole mogą to zdobyć. Dobra. Myślę, że możemy trochę. Już nie, no nie chcę teraz walczyć jeszcze z jakimiś buntami. Zmniejszymy badania. Tu okej, tu Neapol jeszcze będzie wierzgał. Dobra. Tu zajmiemy, dobra, ciśniemy teraz na Paryż. Się zatrzymajmy, tu zbieramy siły. Zgrupowanie w Oslo. Tu mamy rozdysponowane, ok. Tu płyną Francuzi. Nie wiadomo, ilu ich płynie, wiadomo, 624. Nie są to siły, które by mnie powalały na kolana. Dobra, zostały mi punkty akcji, to czas się ruszyć trochę tutaj. Czy my tu jeszcze możemy jakąś rekrutację zrobić, bo by jakieś rezerwy osobowe by się przydały w tym rejonie. Dobra, 17 punktów akcji. Coś może tutaj poszumimy jeszcze. Zacznijmy może od tej strony. Tu.
Dobra, 8 punktów, to wystrzelmy się jeszcze do Ameryki Południowej. To by było na tyle. No to to poczułem. No to alianci wyszli z szoku. No to alianci wyszli z szoku. Będzie duża naparzanka w Europie, już to czuję. Muszę tam zmobilizować jeszcze większe siły. W związku z tym, że cała moja armia ruszyła, strasznie spadły mi dochody. Ale jakoś będę musiał to rozwiązać. 25 tysięcy, a tutaj nie mam nic swojego. Na razie inicjatywa strategiczna jest w naszych rękach. W sumie zawsze można napisać o pokój. Myślę, że alianci by się na niego zgodzili, przegrupować się i zaatakować ponownie. Ale to jeszcze nie na tym etapie. Myślę, że jeszcze możemy troszeczkę się tutaj poszarpać. Dobra, to dobry moment, żeby skończyć pierwszy odcinek. Walki tytanów, starcia tytanów. Zobaczcie, niewiele terytorialnie to zdobyliśmy, a potrwał ten odcinek już ponad pół godziny. Myślę, że to będzie zarąbiste zwieńczenie tej serii. Myślę, że czeka nas jeszcze kupę pracy, tutaj sporo walki z aliantami. Czeka nas sporo pracy, sporo myślenia. I bardzo mi się to podoba. I ktoś, kto myślał, że już jest pozamiatane, to się, jak widzicie, bardzo, bardzo mocno mylił. Za ten odcinek dziękuję. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Na razie.